Zachowuj się, bo w kamerze jesteś. Sebastian, przyjechałem z Warszawy, jadę z numerem 168. Pierwsza ultra. Okej. Okay. Czyli debiut. Debiut. No to wszyscy ci będą zazdrościć, wiesz czego? Czego? No, tylko raz się debiutuje. A to wszyscy potem wspominają przez lata. Ty też to będziesz wspominać? Myślę, że tak. Masakrowało cię trochę, widzę, że szyja cię chyba boli. Szyja mnie boli, nie wiem po co poznałeś. Jak się kręcicie na siodełko, to wiadomo co boli. Ja się na przykład kręcę trochę. A jak jedziecie trochę z pochyloną głową, to szyja. Ale co, myślisz, że zimna, czy po prostu ze zmęczenia, czy... Co, właśnie nie wiem, bo to jest coś nowego dla mnie. Ja jeżdżę sporo na rowerze, okay. Ale nigdy nie bolała mi szyja w tym odcinku. Niezwykle szyja boli wtedy, jak zmarznę porządnie, wiesz? Znaczy, jak mi szyja zmarznie. Okay. To, a tu było gdzie zmarznąć. Dlaczego akurat tu w ogóle? Planowałem już rok temu, natomiast kontuzja ręki nie pozwoliła mi startować. A dlaczego tutaj? Dwa lata temu przejechałem tą trasę turystycznie. Może nie pełną, bo odcinał się do Helu. No i zrobiła na mnie wrażenie, bardzo urokliwa. No odcinał się do Helu to tak dwie trzecie trasy, tak? No, coś takiego, tak? No właśnie, jak teraz oceniasz tą jazdę z numerem i w zawodach w porównaniu do takich wycieczkowych klimatów? Element rywalizacji. Chcąc, nie chcąc, patrzysz na tego trackera, gdzie jesteś, na tle innych zawodników. Tak szczerze, jadąc czwarty dzień, nie do końca miałem okazję nawet nacieszyć się tymi widokami. Chyba ni razu nawet nie zszedłem na plażę, chillować. Ale to też wynikało z tego, że no, założyłem sobie jakiś plan, żeby tak do 18 tego czwartego dnia dojechać. No i jak to wygląda? Czekaj, zobaczmy. Zostało niecałe półtorej godziny. No to chyba jednak się plan nie zrealizuje, ale prawie. Gdybym dzisiaj wstał, gdy zadzwonił budzik, a nie miał godzinnej drzemki, to bym pewnie dojechał na tą 18. A gdzie spałeś dzisiaj? Spałem dzisiaj w Parku Oliwskim. W Parku Oliwskim jako miejscu, natomiast spałem w hotelu. A okej, okay. Myślałem, że w parku, na ławeczce. Są tutaj pani spania na świeżym powietrzu, chociaż muszę powiedzieć, że na tym wyścigu są jednak zdecydowanie w rzadkości, bo chyba temperatura jednak nie sprzyja spaniu w plenerze. No, wiesz co, chyba doświadczyliśmy zakresu temperatury od 1 do 19 podczas tego wyścigu. Albo od minus 4, bo ktoś mi mówił, że w nocy jak przez kluki tam jechali, to była w ogóle minus. Był szron, mgła, różne takie klimaty jeszcze. Szykowałeś się jakoś do tego wyścigu? Przygotowania jakieś, nie wiem, plany treningowe, trenerzy, trenażery? Nie mam trenera indywidualnego. Plan treningowy miałem. Wytrzymałościowy na siłowni. Dużo spinningu. Natomiast niestety bardzo mało siedzenia w siodle. W tym roku zrobiłem raptem 500 km w siodle. No jest początek sezonu, więc to też... Wielu z was startuje tutaj tak w miarę na świeżość. Ale co, powinieneś myśleć więcej zrobić? Żałuję, że nie zrobiłem więcej. Natomiast też... No... Nie zakładałem, że przyjeżdżam tutaj wygrać. Miałem jakiś plan na 82 godziny. O wysokość nie wystartowałem, więc 82 godziny będą kiedy? O 18 dokładnie. Szykowałeś się, przygotowywałeś, a teraz miałeś jakieś wyobrażenia o tej trasie? Nie wiem, tam
Pewnie z rozmów, filmów, z czegokolwiek. Może dwa lata temu w styczniu przyjechałem. Szczerze mówiąc, rozmawiając jeszcze z kilkoma kolegami, którzy mówili, że to jest najłatwiejszy ultra. Nie mam porównania, bo to jest mój pierwszy. Natomiast nie spodziewałem się z tym ciężkich odcinków. Myślałeś, że będzie łatwiej? Spodziewałem się, że będzie, że będą trudne odcinki. Natomiast w skali całej trasy uważam, że ich było sporo. A przynajmniej więcej niż się spodziewałem. Gdyż wiesz, no ciężko mi się tutaj odnieść do innych ultra. Dlaczego się w ogóle na to zdecydowałeś? Jaka motywacja stoi za takim, no co to dużo mówić, jednak dużym bardzo wysiłkiem fizycznym? Po prostu sprawdzanie samego siebie. Walka ze swoimi słabościami. Nigdy chyba też nie miałem okazji doprowadzić się tam do takiego stanu, takiego wysiłku. Blisko tej granicy jesteś? Jakby ci teraz kazali zawrócić na mecie i pojechać z powrotem do Świnoujścia rowerem, to co byś na to powiedział? Jest to tak zupełnie szczerze, to wydaje mi się, że gdybym jutro jeszcze miał jechać kolejne tam 200, to bym się dwa razy zastanowił. Albo odpoczął może. Albo dłużej odpoczął, tak. Spałeś trzy razy, tak pamiętasz gdzie? Bo wy często nie pamiętacie, gdzie spaliście. Pierwszy dzień pamiętasz, gdzie spałeś? Ile przejechałeś? W Dębówku, 200. 200, okej. Okay. A drugi nocleg, gdzie ci wypadł? Władek? No tak. Ale we Władek w drodze na Hel. Czy... w drodze na Hel. Tak, nie w drodze z Helu, czyli Hel atakowałeś z Władkę. Tak. To myślisz, że to dobre były te rozłożone? Nie było za dużo na pierwszy dzień? Taki był plan, że pierwsze dwa dni 200, to Władek był na 390. Zawsze zabrakło tych 10 km, ale to była też kwestia, wiesz, bardzo noclegowej sklepu. Chciałem się spchać tych 10 km dalej. Na trzeciego dnia to już tak naprawdę nie planowałem, bo nie do końca wiedziałem, czego się po pupeku spodziewać. Więc tak liczyłem, że trzeciego dnia jak jest 180, a ostatniego 120. Natomiast nocowałem na 500 chyba 60, mi się dobrze pamiętam, kilometrze. Czyli te założenia, no to prawie je zrealizowałeś. No to i tak dobrze jak na debiut, no bo jeżeli sobie to inaczej trochę wyobrażałeś, to jesteś bardzo blisko tych swoich założeń. Jestem blisko i myślę, że wiesz, na macie będę szczęśliwy. Przyznam się, że dzisiejszy dzień mnie totalnie wyciął, wykończył. I to nawet nie wynika z trudności terenu, ta część TPK już tam od Oliwy w dół nie była taka straszna, były podjazdy, ale po asfalciku jechało się całkiem okej. Natomiast wydaje mi się, że to jest kumulacja zmęczenia, wysiłku z tych trzech dni, to powoduje, że dzisiaj... Ból szyi pewnie ci też nie pomaga, bo to przeszkadza w takim jechaniu, nie? W ułożeniu się na rowerze. Takie ultra też ciekawe doświadczenia, bo jak z opowieści kolegów słyszałem, że to jest tak, że odkrywasz na nowo partie mięśni, które zaczynają ci boleć. Wiesz, nigdy nie miałem problemów z lewym Achillesem. Dzisiaj czuję. To jest. Prawe kolano, to samo. Natomiast jedna rzecz, którą na pewno bym zrobił przed takim następnym ultra, to jest bike fitting. Tak, no tak rozumiem, absolutnie. Po tym bólu Achillesa, po bólu szyi, to rozumiem, że dochodzisz do wniosku, że warto może, tak? Wiesz, może to się tym zainteresować. Ja przez chwilę myślałem o tym bardzo poważnie, natomiast planuję też wymienić rower. Nie chciałem po prostu, wiesz, robić bike fittingu pod rower, który gdzieś tam w tym, najpóźniej w przyszłym sezonie będę chciał podpisać. Ale poczekaj, to może sens jest zrobić bike fitting przed kupnem roweru. To znaczy przynajmniej sobie dokładnie spisać te parametry. Tak, tak mi to po głowie chodzi. Nie jestem żadnym specjalistą od tego, ale tak mi wychodzi, że jak masz, jak cię tam pomierzą, to ci powiedzą, co, gdzie masz mieć co. Tak mi do głowy przyszło, nie? Wiesz co, wydaje mi się, że też nie jestem specjalistą, a że bike fitting robisz
to jest dopasowanie ciebie do roweru konkretnego. Znaczy roweru do ciebie, no bo tam... Przecież tak, to bardziej właśnie roweru. No, przecież nogi sobie nie utniesz na krótszą. Jak z jedzeniem i z piciem tutaj na tej trasie? Jest to bardzo w porządku. Jesteś raczej z tych stających części, czy wożących? Stających, jest stających. Raczej stających, tak? Bo takie stare powiedzenie ultraskie mówi, że w sklepie czas leci, a kilometry nie, tak? No właśnie. Rozumiem, że teraz to masz trochę dość i tak dalej, ale masz jakieś plany na ten rok jeszcze? Gdzieś jesteś zapisany? Jeszcze się nie zapisałem, natomiast planuję jeszcze jedną ultra. Zastanawiam się tylko, czy nie sprawdzić się teraz na dystansie 250-300 km, ale zrobić to longiem, bez noclegów. Myślałem o Mazurach, bo tam chyba jest dystans. No okej, okay, no ale coś tam znajdziesz. Wybór jest taki, że teraz to można w sumie postawić palec na mapie i tylko się spytać kiedy, tak? Ten rower na przykład kupowałem, to jest typowo taki wyprawowy, bikepackingowy. Kupowałem z myślą o wycieczkach turystycznych. I co tutaj szwankowało na tej trasie? Co tu się nie sprawdziło? Nie, absolutnie ze sprzętem nie miałem najmniejszych problemów. Mówię to w kontekście takim, że oprócz wyścigów ultra planuję kilka takich tras bardziej turystycznie. Jest w Polsce kilka malowniczych tras, takich jak Belodunajec, Biura, Krakowsko-Częstochowska, czyli ten szlak Orli Gniazd. A też gdzieś tam po głowie mi chodzą wycieczki za granicę. Norweskie Lofoty. Wow! Czy Alpe Adria. Jest tyle fajnych tras. Tylko właśnie, bez numerku. Jak się zatrzymujesz i robisz zdjęcie, nie masz wyrzutów sumienia. No i widzisz, i do Krynicy żeśmy dotarli. Bardzo ci dziękuję za miłą rozmowę. Bardzo się fajnie rozmawiało. Ja również. Mam nadzieję, że trochę pomogłem ci przejechać ten kawałek. Zdecydowanie. Na następny ultra będę namawiał brata. We dwóch się jednak jedzie raźniej. Myślisz, że to jest dobry pomysł? Absolutnie. No bo są różne szkoły bardzo i tu jak widzisz, niektórzy jeżdżą sami, niektórzy jeżdżą w grupach. W parach, w trójkach, no rzadziej, w czwórkach to jest rzadkość wielka. Wydaje mi się, że jest po prostu łatwy w tych ciężkich momentach. Jak jedziesz po to, żeby to wygrać, pościgać się, to pewnie samemu. Ale co dopasowane szybkością jest, brat? Myślisz do ciebie? Wiem, że dużo trenuję, może nie na rowerze. Rower sobie kupił dopiero niedawno, więc zobaczymy. Czas leci na ławeczce, a kilometry nie. I co, ja się też zatrzymam tu. O, tu masz ławeczkę dla zakochanych, możesz, wiesz, dziewczynie wysłać. Tam dalej, tak? Ta czerwona po lewej stronie, to jest ta słynna atrakcja tutaj. Krynicy, ławeczka zakochany. Trzymaj się, powodzenia. Dobra, bardzo się. Dziękuję.